Dzień dobry moi drodzy, witam was pięknie. Kwarantanna to jest idealny moment na to, żeby czytać książki, więc ja was zachęcam do tego, żebyście nie tylko siedzieli w domu, ale żebyście też sięgali po słowo pisane. Ja w ostatnim czasie nie próżnuję, co możecie zobaczyć w opisie na moim koncie, będzie link do mojego konta na lubimyczytać.pl. Tam na bieżąco możecie śledzić to, co ja robię i co czytam. Dzisiaj mam dla was recenzję tej książki. To jest Ryszard Kapuściński, Szach in Szach. Kolejny reportaż Kapuścińskiego, któremu postarałem się dać szansę. Jeśli siedzicie mnie od jakiegoś dłuższego czasu, ja sobie siądę tutaj kulturalnie. To wiecie, że z Kapuścińskiego czytałem Imperium jakiś rok temu. To był chyba w ogóle pierwszy odcinek z cyklu Biblioteczka Abletra, więc bardzo fajnie. No i możecie, jeśli nie oglądaliście, to tu gdzieś wam się teraz pojawi, albo tu. Nigdy nie wiem, czy to jest odnośnik do tego filmiku, do recenzji Imperium. W każdym razie, krótko mówiąc, Imperium mnie zawiodło. Po tym, co słyszałem na temat Kapuścińskiego, na temat jego stylu pisania, na temat jego takiego zmysłu, bym powiedział, reportażysty, zawiodłem się po całej linii na Imperium, ponieważ jest to strasznie ciężka książka i gdyby nie ciekawe historie, nie obroniłaby się zupełnie. Do Szach in Szacha podchodziłem podobnie, w sensie ta książka i tak miała być przeczytana przeze mnie, ona ma 180 stron, więc to jest dość szybka lektura. Przy czym jakby brałem poprawkę na to, że to jest Kapuściński, więc będę pewnie to bardzo ciężko czytał. Tak nie było, ale o tym zaraz. W każdym razie książkę kupiłem na jakimś, nie wiem, stoisku z tanimi książkami, prawdopodobnie. Za jakieś 5 zł, może 6 zł, coś takiego. No i ona też była w słabym stanie, więc jak ją zacząłem czytać, to sobie skleiłem okładkę i teraz jest całkiem spoko. Więc przyjemne z pożytecznym, prawda? Co się stało ze mną podczas czytania tej książki? Byłem pod ogromnym wrażeniem tego, co jest tutaj napisane. W sensie Kapuściński z poprzedniej książki, którą czytałem, czyli z Imperium, a Kapuściński z Szach in Szacha są dwie zupełnie inne postacie, to są dwie zupełnie inne książki, dwa zupełnie inne światy. Chodzi mi o opisywanie świata, bo wiadomo, że Iran, a Związek Radziecki, no to są oczywiście dwa różne światy, ale tutaj też sposób ich opisywania jest na maksa różny, mimo że pisze to ten sam autor. Więc pokrótce, książka jest dość szybka, tak mówiąc fizycznie. 180 stron, można to sobie w tydzień połknąć, czytając 30 stron dziennie, nawet nie zauważając, że ją przeczytałeś. Ale uwaga, książka wciąga i to naprawdę. W sensie, ja jestem bardzo krytyczny co do lektur, dlatego tutaj wrzucam tylko co bardziej kontrowersyjne, bądź co bardziej godne polecenia recenzje i ta należy do tych drugich. Spodziewałem się, że będzie należeć do tych pierwszych, ale należy jednak do tych drugich. Czyta się bardzo szybko, bardzo ciekawie, ponieważ tematyka poruszona tutaj, sposób, taka wartość opisywania tego, co miało miejsce w Iranie, bo książka dotyczy Iranu, jest naprawdę wciągająca i jak ja sobie ustawiłem limit 30 stron dziennie, to bardzo często nie mogłem tego wytrzymać. Jeszcze chciałem więcej czytać. Jak tylko wstawałem następnego dnia, no to sobie doczytywałem kolejne 30 stron. Szach in Szach jest opisem rządów szacha Mohameda Rezy Pahlaviego, ostatniego szacha Iranu i też rewolucji islamskiej, która nastąpiła tam w 1978 roku. Są opisywane procesy, które doprowadziły do tej rewolucji. I są opisywane w tak piękny sposób, że nie mam słów, żeby to opisać. Kapuściński opisuje zarówno historię pojedynczych osób, pojedynczych takich, nie wiem, osób walczących o godne życie w Iranie, o to, żeby dyktatura się skończyła, ale też opisuje mechanizm dyktatury, co moim zdaniem bardzo wiele cytatów, bardzo wiele stron, nie wiem, słów, zdań z tej książki może być przeniesione do jakiejkolwiek innej książki o dyktaturze. Generalnie wiele elementów, które tu są, ja bym się spodziewał czytać w książkach, nie wiem, o stalinizmie, w książkach o Korei Północnej, a tymczasem taki Iran pod rządami szacha, który przecież miał bardzo wielką sympatię, wielkie wsparcie od Stanów Zjednoczonych, się okazuje, że ten system był równie okropny, co systemy totalitarne, o których wszyscy dzisiaj przestrzegają, czyli stalinizm, gdzieś tam kimizm i inne maoizmy. Tutaj możemy poznać wersję historii z trochę innej, z trochę innego punktu widzenia, bo Kapuściński podczas wydarzeń rewolucji był właśnie w Iranie i przed rewolucją też, więc on wie, co się działo, co doprowadzało, jak to wszystko się kręciło i jak to wszystko się wydarzyło.
możemy tutaj poznać historię ludzi, historię samego szacha, bo też, co ciekawe, mi się wydaje, że Kapuściński tutaj w pewnym stopniu może nie tyle stara się usprawiedliwić Pahlawiego, ale stara się pokazać to, dlaczego on taki był. Że on tak naprawdę z pałacu nie wychodził, więc nie wiedział, jak się żyje w Iranie. I wszystko, co takie, nie wiem, wrażenie na temat kraju, którym rządzi, wszystko to brał gdzieś tam z, nie wiem, telewizji, czy też z tego, co mu donoszono. A wiadomo, że ludzie, którzy chcą być blisko szacha, nie doniosą mu, że było źle. Nie spoilerując więcej, polecam serdecznie tę książkę. Jeśli chcecie się dowiedzieć, dlaczego Iran dzisiaj, w 2020 roku, wygląda tak, jak wygląda i co do tego doprowadziło, i że dzisiejszy hejt na ten kraj tak naprawdę jest bardzo mocno związany z tym, co się wydarzyło w latach 70. w tym kraju. To znaczy, jedna dyktatura zastąpiła drugą, ale tutaj też możemy się przekonać, że ta dyktatura się zmienia i ci dyktatorzy zastępują te systemy autokratyczne, zastępują poprzednie i tak naprawdę ten Iran się nie zmienia, zmieniają się tylko główni aktorzy na scenie. Ta recenzja jest bardzo krótka, ale też książka jest bardzo krótka i w zasadzie o niczym więcej wam tu dzisiaj nie opowiem. Jeśli jesteście ciekawi, no to sięgnijcie po te pozycje. Teraz jest kwarantanna, myślę, że na pewno znajdziecie sobie gdzieś Szachin Szacha w wersji e-bookowej, albo żeby sobie kupić, wiecie, żeby wam do paczkomatu wysłali czy coś. Także polecam serdecznie. Ode mnie ta książka dostaje 10 na 10 z czystym sumieniem. Może dlatego, że mnie zaskoczyła, że Kapuściński tak dobrze umie pisać. Kolejna książka, która Kapuścińskiego będzie przeze mnie przeczytana, nie wiem jeszcze, jaka to będzie. Jeśli wy przeczytaliście jakąś i chcielibyście mi polecić, to bardzo o to proszę, napiszcie mi w komentarzach, co mam przeczytać. Czy może to Heban ma być, czy może to ma być, nie wiem, Lapidaria, czy Wojny Futbolowe. Jeśli coś macie, jakieś doświadczenie, przeszliście przez to, to napiszcie mi w komentarzu, co wam się podoba. Napiszcie też, co przeczytaliście do tej pory w kwarantannie i co zamierzacie przeczytać. Też zafollowujcie mnie, nie tylko tutaj na YouTubie, tam możecie kliknąć subskrybuj i polajkować ten filmik. Też zapraszam na Instagrama, na Lubimy Czytać, gdzie możemy zostać znajomymi i razem się motywować do czytania książek. Tymczasem pozdrawiam was serdecznie, czytajcie i trzymajcie się cieplutko. Na razie.